dobry, witam wszystkich serdecznie. Słowem, które jest zapisane w Psalmie 21, 14 wiersz oraz w pierwszym liście do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 wiersz. Powstań, Panie, w mocy swojej, a będziemy śpiewać i wysławiać potęgę Twoją. Bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu. Ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami. Uwierzono w niego na świecie. Wzięty został w górę do chwały. Moi drodzy, już wkrótce zaczniemy święta Bożego Narodzenia. Będziemy cieszyć się już od jutrzejszego wieczora właśnie tym wydarzeniem. Chociaż musimy pamiętać, że Wigilia to jest dopiero wieczór przed, a właściwe święta to pierwsze i drugie święto Bożego Narodzenia. Ale ten klimat choinkowo-stajenkowy, jak zresztą tutaj widać, nie jest nam obcy i już rozgrzewa nasze serca. Tymczasem chciałbym skupić się przede wszystkim na tym, co Paweł pisze w liście do Tymoteusza. Wielka jest tajemnica pobożności. I właściwie w kilku zdaniach ta postać Zbawiciela, Pana Jezusa, zostaje przedstawiona. Tego, którego narodziny, pamiątkę narodzin właściwie za chwileczkę będziemy świętowali. To jest troszeczkę tak podobnie jak w apostolskim wyznaniu wiary albo w nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary, gdzie w kilku zdaniach, w kilku myślach przytoczona jest działalność Pana Jezusa. I właściwie, kiedy też pytam się dzieci na lekcjach religii, żeby powiedziały coś o Panu Jezusie, ale też gdybym zapytał wielu dorosłych, to często odpowiedź sprowadza się do tego, że tak, Pan Jezus urodził się w Betlejem, w stajence, że byli pasterze, że były zwierzątka i że później trzej mędrcy ze wschodu przyszli i złożyli Panu Jezusowi pokłon. A co dalej? A dalej to tak jak w wyznaniu wiary, albo troszkę podobnie jak w dzisiejszym naszym tekście. No a potem to Pan Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy. I często przy tej odpowiedzi i też przy tej myśli do Tymoteusza wpadamy w pewną pułapkę. Mianowicie zapominamy o tym wszystkim, co było pomiędzy narodzinami i o tym między narodzinami a śmiercią. A szczególnie zapominamy, zależnie od Ewangelii, o tym, co działo się na przestrzeni trzech bądź jednego roku przed ukrzyżowaniem i w niebowstąpieniem Pana Jezusa. Zapominamy o Jego nauczaniu, zapominamy o Jego działalności na brzegu jeziora Genezaret w Galilei, także na drugim brzegu, już na pogańskich terytoriach. Zapominamy o tym, co się działo w Jerozolimie i o tym, co Jezus mówił, czego nauczał. Zapominamy troszeczkę o tych historiach, które Jezus przedstawia, o przypowieściach i o wydarzeniach z Jego życia. Bardziej ta śmierć, te narodziny, przepraszam, narodziny, a później śmierć stają nam przed oczyma i stają się takie też najbardziej wyraziste, a nauczanie pozostaje w cieniu. I myślę, że kiedy w najbliższych dniach narodziny Jezusa będą szczególnie silnym takim religijnym przeżyciem dla nas i będą rzutowały na to, co będziemy, to czego będziemy doświadczali na przestrzeni tych dni i tych świąt, że ten Jezus wstający, że Betlejem, że spis ludności, właśnie, że pasterze, że zwierzątka, że Józef, Maria, żłobek, pieluszki i tak dalej, i tak dalej, to gdzieś tam nam umknie to nauczanie Pana Jezusa, które nam powinno całe życie przecież towarzyszyć i które jako ewangelicy, jako luteranie powinniśmy znać. Dlatego życzę wszystkim, żebyśmy przez te święta pamiętali też o tej mnogości Jezusowego nauczania. Żebyśmy pamiętali o przykazaniu miłości, które Jezus podkreśla, bo ono jest starotestamentowe, a Jezus nam je w swoim nauczaniu przypomina. Pamiętajmy o tych mądrych przypowieściach, które uczą nas, jak żyć, które uczą nas otwierać się i przyjmować Bożą łaskę. Niech Boże Narodzenie będzie takim spotkaniem z Ewangelią. Nie tylko tą Ewangelią godową, ale też z tą Ewangelią dnia codziennego, Ewangelią naszych wyborów, Ewangelią naszych decyzji, Ewangelią naszej codzienności. Niech to nie będzie tylko myśl o narodzinach, a później o śmierci, takiej pełnej dramaturgii, tak to jest nakreślone w Ewangeliach,
ale niech też to będzie myśl przez te święta o nauczaniu Pana Jezusa i świąt wypełnionych taką właśnie Ewangelią, nie tylko tymi pierwszymi rozdziałami, ale całą, pełną treścią. Wam sobie gorąco życzę dobrych, błogosławionych, pełnych Ewangelii Chrystusowej świąt Bożego Narodzenia. Zostańcie z Bogiem.